Odklejona grażyna na lotnisku próbowała mnie porwać. Moi rodzice są po rozwodzie i mieszkają w dwóch różnych stanach. Na co dzień mieszkam z mamą i dziadkami w Nashville w Tennessee, a w czasie wolnym od szkoły odwiedzam ojca w Nowym Jorku. Latam sama od piątego roku życia, a odkąd skończyłam trzynaście lat, nie potrzebuję eskorty nawet podczas przesiadek. Muszę jedynie na bieżąco informować rodziców o tym, kiedy wchodzę na pokład i ląduję. Historia, którą zaraz wam opowiem, wydarzyła się, gdy miałam 16 lat. Problem w tym, że odziedziczyłam po rodzicach niski wzrost i dziecinną twarz, przez co nigdy nie wyglądałam na swój wiek. Mam 1,75 m i ważę lekko ponad 50 kg, więc nie ma się co dziwić, iż ludzie często biorą mnie za młodszą niż jestem w rzeczywistości. Poza tym latanie samemu było bardzo stresujące, przez co odczuwałam ciągły niepokój i strasznie się jąkałam. Któregoś razu wracałam z Nowego Jorku i miałam dwugodzinną przesiadkę w Baltimore. Tuż po opuszczeniu pokładu samolotu byłam cholernie głodna, dlatego postanowiłam zamówić coś do jedzenia w pobliskiej restauracji. Zajęłam miejsce przy jednym z wolnych stolików i już miałam zacząć pałaszować, gdy nagle podeszła do mnie blond włosa kobieta w średnim wieku z dwójką dzieci. Cześć słoneczko, wszystko w porządku? Tak, a dlaczego pani pyta? Wyglądasz na taką młodą i jesteś tu bez opieki. Po prostu się martwię. Nie był to pierwszy raz, kiedy coś takiego mi się przydarzyło, dlatego zapewniłam kobietę, że wszystko w porządku, i podziękowałam jej za troskę. Niestety kobiecie musiała nie spodobać się moja odpowiedź, ponieważ z troskliwej obywatelki szybko zamieniła się w rozkapryszoną zdzirę. Zaczęła mi wmawiać, że wcale nie jest w porządku, bo jestem nieletnia i potrzebuję nadzoru osoby dorosłej, żeby latać. Co prawda byłam jeszcze dzieckiem, ale linie lotnicze Southwest pozwalają na samodzielne podróżowanie od 12 roku życia, ponieważ na pokładzie samolotu zawsze znajduje się osoba sprawująca nadzór. Nie zmieniało to faktu, że nie potrzebowałam osoby dorosłej, aby przebywać samej na lotnisku. Mimo iż nie podobał mi się jej ton, Postanowiłam być wyrozumiała i grzecznie poprosiłam, aby zostawiła mnie w spokoju. Kłamiesz! krzyknęła w odpowiedzi kobieta. Że co proszę? Odpowiedziałam zdezorientowana. Jak sama widzisz, jestem matką dwójki dzieci, więc znam politykę lotnisk dotyczącą osób nieletnich. No właśnie, chyba nie do końca. Proszę nie szukać dziury w całym i zostawić mnie w spokoju. Gdzie są twoi rodzice? kontynuowała uparta jędza. To bez znaczenia. Wcale nie, powinni wiedzieć, jak się zachowujesz, Smarkulo. Byłam zirytowana i chociaż początkowo nie chciałam jej mówić, iż moi rodzice są po rozwodzie, nie widziałam innego wyjścia. Myślałam, że dzięki temu zrozumie całą sytuację i zostawi mnie w spokoju. Proszę pani, mam 16 lat. Moja mama czeka na mnie w Nashville, a mój tata jest w Nowym Jorku. Wiedzą, że podróżuję sama i absolutnie im to nie przeszkadza. Poza tym mam 16 lat, więc według polityki Southwest nie jestem uznawana za osobę nieletnią. A teraz, kiedy wszystko jest już jasne, proszę dać mi spokój. Kłamiesz, kobieta krzyczała nieugięta. Dlaczego pani tak uważa? Doskonale wiem, jak zadziorne potrafią być dzieciaki. Taka już wasza buntownicza natura, ale mnie nie oszukasz. Przecież widzę, że nie masz 16 lat. Tego było już za wiele. Po pierwsze, czemu jakaś nieznajoma kobieta zarzucała mi kłamstwo? A po drugie, jej dzieci wyglądały na maksymalnie 7 lat. Według mnie były trochę za młode na nastoletni bunt. Wstałam zdenerwowana, włożyłam jedzenie do papierowej torby, a następnie powiedziałam jej, że przecież wiem, ile mam lat. Udowodnij, wrzasnęła kobieta. W odpowiedzi wyjęłam prawo jazdy, chociaż pewnie nie powinnam była tego robić. Na którym widniała data moich urodzin. Poza tym już sam fakt, że je posiadałam, był wystarczającym dowodem na to, iż miałam 16 lat. Nie chciałam pokazywać tej kobiecie moich danych osobowych, dlatego zakryłam je palcem i pokazałam jej tylko datę urodzin. Na tym się jednak nie skończyło. To nie zmienia faktu, że nie powinnaś się szlajać samotnie po lotnisku, powiedziała triumfalnym głosem: Skąd mam wiedzieć, że nie uciekłaś z domu? Miałam ochotę jej nawymyślać, ale się powstrzymałam. Zamiast tego po raz kolejny powtórzyłam jej zasady linii lotniczych i powiedziałam, że jeśli mi nie wierzy, może je sprawdzić na stronie internetowej Southwest albo zapytać któregoś z pracowników lotniska. Następnie kazałam jej zostawić mnie w spokoju, grożąc wezwaniem ochrony. Niestety, mój blef nie zrobił na niej wrażenia. Ponieważ powiedziała mi, że nigdzie się nie wybieram, dopóki nie znajdziemy moich rodziców. Próbowałam zabrać mój plecak i odejść, ale kobieta chwyciła mnie za rękę i zaczęła ciągnąć. Na szczęście udało mi się uwolnić z jej uścisku i zaczęłam przed nią uciekać. Ludzie, których mijałam, wyglądali na zaniepokojonych, ale miałam to gdzieś i po prostu pobiegłam do swojej bramki. Może i nie jestem zbytnio wysportowana. Ale samotna matka z nadwagą nie miała ze mną najmniejszych szans. Zaraz po dotarciu do bramki usiadłam na jednym z wolnych krzeseł i próbowałam się uspokoić. Czułam się cholernie nieswojo, ale postanowiłam powiadomić jedną z pracownic lotniska, co się wydarzyło i że nadal jestem roztrzęsiona. Na szczęście kobieta okazała się troskliwa i wyrozumiała. Obiecała, iż jeśli zobaczy w pobliżu bramki kobietę odpowiadającą mojemu opisowi, dopilnuje, żeby ta się do mnie nie zbliżała a w razie potrzeby wezwie ochronę. Mimo wszystko czułam, że to jeszcze nie koniec i miałam rację. Po upływie godziny grażyna pojawiła się na horyzoncie, nadal mnie szukając. Powiedziałam o wszystkim kobiecie stojącej przy bramce, a ta skinęła głową i poinstruowała mnie, abym stanęła za biurkiem. Przepraszam bardzo, ta dziewczynka stojąca za panią nie może przebywać na lotnisku sama. Pracownica lotniska odwróciła się do mnie i zapytała, czy jestem osobą nieletnią bez opieki. A ja odpowiedziałam, że nie. Jeśli ta dziewczyna mówi prawdę, jak najbardziej ma ona prawo przebywać na lotnisku bez opieki. Proszę na nią spojrzeć, przecież widać, że nie ma szesnastu lat. A jakby tego było mało, posługuje się fałszywym dowodem. Och, naprawdę? Kobieta odwróciła się do mnie i poprosiła o kartę pokładową. Z przyjemnością jej ją wręczyłam, a gdy okazało się, że wszystko jest w porządku, zapytała, co w takim razie pokazałam Grażynie. W odpowiedzi okazałam jej prawo jazdy, które również było prawdziwe. Mimo to Grażyna upierała się, że zabierze mnie ze sobą i pomoże mi znaleźć rodziców. Wiedziałam, iż to się nie wydarzy, ale z jakiejś przyczyny i tak byłam przerażona. Czy ta dziewczyna jest pani córką? Zapytała pracownica. A skądże znowu? Co też pani wygaduje? W takim razie proszę zostawić ją w spokoju. Zapewniam, że jest ona w dobrych rękach. Wcale nie. Mam dwójkę dzieci, więc chyba lepiej wiem, jak się zająć taką zbuntowaną i kłamliwą smarkulą jak ona. Co pani wie o rodzicielstwie? Tego było już za wiele. Czułam nadciągający atak paniki, a ta miła kobieta, która tak zaciekle mnie broniła, musiała to zauważyć, ponieważ zagroziła grażynie wezwaniem ochrony. Kobieta w odpowiedzi zaczęła prychać i sapać. Mówiąc, że zadzwoni na policję i oskarży Southwest o stwarzanie zagrożenia dla dziecka. Ponadto zarzuciła kobiecie przy bramce brak kompetencji i nieznajomość zasad, a następnie uciekła, zanim na miejsce przybyła ochrona. Zanim to jednak zrobiła, pracownica lotniska poprosiła ją o imię i nazwisko, aby móc złożyć skargę. Po wszystkim pani z recepcji zaproponowała że znajdzie bramkę grażyny w bazie danych i poinformuje innych pracowników o tym co się stało oraz zadba żeby kobieta nie ruszała się z miejsca przystałam na jej propozycję i niedługo później dowiedzieliśmy się iż jej bramka znajdowała się na terminalu międzynarodowym ta informacja jeszcze bardziej mnie przeraziła ale byłam pewna że wszystko się ułoży obsługa jej bramki została poinformowana o zaistniałej sytuacji i powiedzieli, że gdy tylko Grażyna zjawi się na miejscu, nie pozwolą jej opuścić terminalu. Dzięki temu poczułam się znacznie lepiej. Teraz mam 19 lat, jestem na studiach i chociaż nadal nie urosłam, to wciąż latam sama. Myślenie o tej sytuacji po dziś dzień przyprawia mnie odreszcze, ale przynajmniej nauczyłam się, żeby zawsze mieć przy sobie dowód, paszport i nie wdawać się w niepotrzebne dyskusje. Niektórzy mogą to uznać za podejrzane, ale ja mam to gdzieś. Wolę być postrzegana jako niegrzeczna, niż mieć do czynienia z kolejną szaloną grażyną. Zarezerwowaliśmy te same miejsca, co rozwydrzone małżeństwo. Wydarzyło się to podczas lotu z Majami do Boliwii, gdy byłam jeszcze mała. Łącznie było nas pięciu: rodzice, dwójka rodzeństwa i ja, a sam lot miał trwać ponad 12 godzin. Tuż po wejściu do samolotu zajęliśmy zarezerwowane siedzenia, a parę chwil później zostaliśmy zaczepieni przez pewne rozkapryszone małżeństwo. Przepraszam, ale to nasze miejsca, wycharczała podstarzała kobieta. Całe szczęście ja i moje rodzeństwo byliśmy dobrze zaznajomieni z podróżowaniem, więc po prostu wyciągnęliśmy nasze karty pokładowe. Chcieliśmy w ten sposób udowodnić, że my też zarezerwowaliśmy te miejsca. Coś tu jest nie tak. Dajcie mi te karty. Wtrącił się mąż kobiety, odmówiliśmy, a w międzyczasie podszedł do nas ojciec, żeby sprawdzić, dlaczego nieznajomi zaczepiają jego dzieci. Zapytani o to odpowiedzieli, że zajęliśmy ich miejsca. Przecież potrafią odczytać kartę pokładową, odparł tata to ich siedzenia. Całe to zamieszanie przyciągnęło uwagę stewardesy, która potwierdziła, że te miejsca rzeczywiście zostały zarezerwowane podwójnie. Zirytowane małżeństwo domagało się sprawiedliwości. A pracowniczka linii lotniczych kazała nam wszystkim poczekać. Oczywiście przez ten cały czas rozkapryszona żonka robiła wielkie show i próbowała upchać swoją torbę tuż obok naszego bagażu, nieustannie przy tym narzekając. Parę minut później, Stewardesa wróciła na miejsce, przeprosiła za niedogodności i poinformowała nas, że zostaniemy przeniesieni do pierwszej klasy. Rozwydrzone małżeństwo myślało, że chodzi o nich, to też zabrali swoje rzeczy, i ruszyli w kierunku drzwi, ale kobieta kazała im się zatrzymać. Przykro mi, proszę państwa, ale z tego co pamiętam, bardzo państwu zależało na tych konkretnych miejscach, powiedziała, a następnie zwróciła się do mnie i mojego rodzeństwa. Proszę, aby wasza trójka poszła za mną. Obiecuję, że dobrze się wami zajmiemy. Rozkapryszona żonka spoglądała na nas ze skwaszoną miną, a my w tym czasie zabraliśmy nasze bagaże i przenieśliśmy się na najbardziej luksusowe miejsca, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Posiłek, którym nas tam uraczono, był tak syty, że rozbolała mnie po nim głowa. Ale rozkładane siedzenia, ciepłe koce i maski do spania zrekompensowały mi to cierpienie.